Boże Narodzenie to święto rodzinne, więc zdecydowaliśmy się ugotować nasze ulubione dania, aby wszyscy członkowie rodziny byli zadowoleni. Zacznijmy od zapiekanki, która przypomina róże. Pokrój jedną cukinię na cienkie plasterki. Następnie jedną marchew, 3 ziemniaki i 2 papryki. Połóż plasterki warzyw jeden na drugim i zwiń. Ziemniaki włóż bezpośrednio do formy. Do sosu rozpuść 38 g masła, dodaj 85 g mąki i zamieszaj. Następnie wlej niecałe 200 ml mleka, jedną łyżeczkę gałki muszkatałowej i ponownie zamieszaj. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Zalej tym sosem warzywa w foremkach i piecz przez 20 minut w temperaturze 160 stopni Celsjusza. Zapach wydobywający się z kuchni jest niewiarygodny. Nie mogę się powstrzymać przed spróbowaniem tego, ale moja żona mi na to nie pozwala. Cóż, zatem kiedy ona nakrywa do stołu, ja ugotuję coś interesującego. Byłoby wspaniale, gdyby dołączyło do nas nasze dziecko, ale woli bawić się telefonem, tak jak wszystkie dzieci w jego wieku. Chociaż mama wciąż ma szansę zwrócić jego uwagę. A tymczasem zajmę się szparagami. Gotuj przez 5 minut w osolonej wodzie. Ciasto rozwałkuj i podziel na 6 części. Na każdy kawałek ułóż łososia, następnie szparagi i zawiń w koperty. Cóż, wygląda na to, że skończyły mi się szparagi, ale wyraźnie pamiętam, że pokroiłem ich wystarczająco dużo. Oto jest, to sprawka mojej żony! Niegrzeczna, chciała mi zrobić żart! Połóż szparagi na ostatnią kopertę. Posmaruj ciasto jajkiem i piecz w piekarniku przez 15 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza. Rozpuść masło, dodaj 2 żółtka, pieprz i sól. Podgrzej. Koperty polej z wierzchu sosem beszamelowym i podawaj najbliższym. Widzę, że plan mojej żony się nie powiódł, a syn nadal gra po cichu na telefonie zamiast pomagać. Spróbuję zwrócić jego uwagę i trochę z nim pogram. A tymczasem moja żona idzie robić wieniec caprese. Na talerzu umieść liście bazylii, 400 g pomidorków koktajlowych, 200 g mozzarelli i 140 ml sosu sojowego. Talerz selerów dopełni naszą propozycję przystawek. Pokrój 250 g każdego selera w kostkę. Mamy ser marmur, topiony i kozi z ziołami. Ułóż na desce choinkę. Daj ogórka, około 30 g krakersów, gałązki rozmarynu i 200 g różowych i jasnych winogron, a także pomidory koktajlowe. Właśnie zostawiłem dziecko samo, a ono znowu gra na telefonie. Mama nie może już tego znieść, więc syn dostaje zadanie udekorowania choinki. A kiedy on się tym zajął, możemy wrócić do komponowania naszego świątecznego menu.
Robimy mięso do rolady. Do 280 g mielonej wołowiny dodaj pół szklanki mąki, a także przyprawy i dwa jajka. Zróbmy sobie przerwę na rozmowę o wakacjach. A mój syn najwyraźniej ma własny plan dotyczący tego mięsa. Narobił dużo kłopotów, kiedy mnie nie było. Ale dałem się ponieść rozmowie na tyle, że nie zauważyłem tego w porę. Nic nie podejrzewając, gotuję dalej według przepisu. Zagnieć ciasto. Smaż 85 g grzybów i cebuli. Umieść farsz grzybowy na mięsie. Dodaj zioła i 85 g startego sera. Zawiń w rulon i piecz przez 30 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Do sosu ugotuj 100 g żurawiny z cukrem i przetrzyj przez sito. Gotową roladę posyp sezamem, udekoruj rozmarynem i polej sosem żurawinowym. Tak, teraz mogę spróbować. Jakie pyszne. A, to jest ostre, ostre, daj mi wodę. Teraz już wiem. To dlatego nasz synek wyszedł z kuchni taki szczęśliwy. Bez obaw, nasz mały szef kuchni za to zapłaci. Zróbmy wegetariańską przekąskę. 3 ząbki czosnku usmaż na maśle z przyprawami. Dodaj sok pomarańczowy i posól. Włóż całe marchewki i podsmaż przez 15 minut. Następnie piecz przez 20 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Nikt po prostu nie może się oprzeć, by nie wejść do kuchni i nie uczestniczyć w tym. Atakuje pierwszą rzecz, która wpadła mi w oko. Ale moja żona mówi, że mam ten owoc tylko pokroić. Ponieważ nasz granat jest duży, wystarczy, abyśmy mogli go przekąsić, a także ozdobić potrawy. Udekoruj ugotowaną marchewkę kolendrą, granatem i sosem beszamelowym. Nadszedł czas zemsty na moim synu. Wraz z żoną postanowiliśmy dać mu hot doga z marchewką zamiast parówki. Nienawidzi warzyw, dlatego musimy kombinować, aby dostał niezbędne witaminy. Wygląda na to, że nas rozgryzł, ale skoro zaczął jeść, powinien skończyć. A tymczasem zabiorę się za robienie świątecznego ciasta. Ugotuj i obierz 3 buraki. Zmiażdż orzechy, suszone morele i śliwki.
Składniki przełóż na połowę ciasta francuskiego. Na wierzch wysyp suszone owoce i przykryj drugą połowę ciasta. Piecz przez 20 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Choinka jest udekorowana. Czas zrobić nasze kultowe rodzinne danie. Pieczoną kaczkę z jabłkami. Do 85 g masła dodaj 3 gałązki rozmarynu i zetrzyj skórkę pomarańczową. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Pokryj tym kaczkę i nadziej jabłkami i pomarańczami. Udekoruj kawałkami pomarańczy na wierzchu i piecz przez godzinę w folii, a następnie kolejną godzinę bez folii w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Kaczka jest skończona i wszyscy mają na sobie świąteczne stroje. Możemy rozpocząć świąteczną kolację, zapalić zimne ognie i podzielić się uśmiechami. A nasz syn właśnie przeszedł ostatni poziom swojej gry.